Moment. Tak. Już? Dobrze. Tak. To Adam Andrzykowski. W sumie, proszę Państwa, to jakby wystawa się już rozpoczęła, bo tak. Autor, jednocześnie kurator, Piotr Lutyński, którego serdecznie witam, już chyba opowiedział, a jak nie, to dalej Państwu opowie o wystawie. Wystawa Wielowymiarowość, właśnie ten wykład, który był przed chwilą, dotykał pewnych tych elementów, które Piotr pokazuje na wystawie. Wystawa skonstruowana z pięciu tematów, które są porozkładane na sali. Nie będę ich tytułował, to co Piotrek zaproponował. Zaraz mu oddam głos, a chciałbym przywitać żonę pana Piotra, panią Martę. Jest obecny też Jan Czupek, który jakby był dobrą duszą Piotrkowi, pomagał, historyk sztuki. Tak, witamy. Jan Czupek z Krakowa, współpracujemy od wielu lat, ja się napisał sporo tekstów. Tak. Jest też obecny Adam Rzepecki, z którym współpracujemy na co dzień. Witam. To jest prawdopodobnie mój brat, bo ja witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wystawie Piotra Lutyńskiego. Oddam mu głos, to on już Państwu tu, tak jak z Mariuszem, Mariusz Jończy, który też tu pomagał, dobra dusza też Piotrkowi, wszystkim, którzy przy wystawie i pracownikom naszym technicznym, a jest obecny Adam Korcz, który... Dziękujemy bardzo. Który przy wieszaniu tej wystawy włożyli dużo wkładu. Ja dziękuję. Piotruś, dyrekcji, oddam Tobie głos. To wszystko, tak. Opowiadaj o tym, co żeś tutaj wykombinował. Nie, współpraca na pewno układała się wspaniale i tutaj wszyscy jakby byli uczestnikami tego, tak? O, Adam Andrzykowski specjalnie przyjechał. Adam mieszka w Kanadzie. Jest, on może nie jest naukowcem, ale jest wizjonerem i to jest ważniejsze, żeby mieć wizję, bo tak to już jest w naszym życiu, że nasze myśli realizują się w życiu. Czyli jeśli mamy wyobrażenie wystawy, to nie jest tylko takie wyobrażenie, że ja namaluję obraz i po prostu i chcę powiesić obraz, bo moje ego jest istotne i to nie na tym polega. Czyli najpierw powstają te myśli, które dotyczą dość trudnych spraw. Jeśli Państwu o tym opowiem, to już stąd nie wyjdziecie. Bo ja myślałem kiedyś, że malarstwo, ja kończyłem liceum plastyczne w Zakopanem i tak najpierw w jakiejś podstawówce chodziłem na kółko plastyczne i myślałem, że to malarstwo to jest zbliżone z takim odkrywaniem siebie, swojego egocentryzmu czy swojej wyjątkowości. I tam jeszcze na studiach jeszcze myślałem, że coś takiego chyba to jest. A później się zorientowałem, że to wszystko mistyfikacja i fikcja. Że to w ogóle nie chodzi w malarstwie o malarstwo. Tylko mamy do czynienia z tym, że malarstwo materializuje światło, które do nas dochodzi. Dosłownie, na płótnie, ale muzyka robi to samo. Czyli materializuje nam, że mamy, dostarczy nam wyobraźni, do wyobraźni dostajemy czegoś, co zmienia nasze życie. I różnica pomiędzy tymi ważnymi momentami i mniej znaczącymi polega na tym, że jak jest dobry obraz, to przeżyłem chyba z 3 razy w życiu. Mark Rothko w Kolonii, w Nowym Jorku, Yves Klein w Paryżu i Andrzej Wróblewski, obrazy Andrzeja Wróblewskiego, Jerzego Nowosielskiego, to uznałem, że to jest przeżycie, to o którym myślę, że to obraz, stajesz przed obrazem i nie musisz znać autora, nie musisz wiedzieć, co autor miał na myśli, bo autor nie musiał myśleć. To jest zabawne, że to jak to, autor musi być inteligentny, najlepiej, żeby był profesorem. Nic podobnego. Wystarczy, że staniesz przed obrazem i obraz, jeśli zmieni twoje życie na najbliższe 20 lat, to jest doznanie, o którym chyba najwyższy czas mówić głośno. Że to nie ma znaczenia, czy ten jest wykształcony, czy z takiej pracowni, czy takiej. Adam Andrzykowski na wykładzie w Warszawie byłem i on zwrócił uwagę na rzecz o Van Goghu ciekawą. Wszyscy myślimy, no Van Gogh,
ciekawy malarz, ten oczywiście nieszczęśliwy, bo nikt nie kupował jego obrazów. I to naprawdę to było chyba dla niego przerażające doznanie, że nikt nie doceniał też, nie tylko nie kupował, ale nie doceniał tego, co zrobił. Ale jak my patrzymy teraz, o co chodziło w malarstwie Van Gogha, to nie chodziło o malowanie obrazu, tylko odkrył prawdziwą, chyba przez jakieś zaburzenie, olśnienie, objawienie, przez stan ponadprzeciętny, zauważył, że cała rzeczywistość, która nas otacza, jest zbudowana z tego samego. Adam o tym mówił właśnie w tym wykładzie, że jest zbudowana, zwróćcie uwagę na obrazy Van Gogha, między, nie ma różnicy w namalowaniu między słońcem, które malował, które jest wibrującą masą, tak, i drgającą świetlną masą, człowiekiem, który idzie po polu i tym polem. Wszystko jest zbudowane z tego samego. I tego uczy nas, myślę, doświadczenie sztuki, że możemy zobaczyć inaczej. Powstaje język, którym możemy zobaczyć inaczej ten świat, który mówią, że jest materialny. To przecież kompletne nieporozumienie, bo Max Planck, jak mówi Adam, a ufam Adamowi, powiedział, materia, Max Planck powiedział, materia składa się z niematerii. Czyli to znaczy się, że to, w co wierzymy, świat materialny nie istnieje, a jednocześnie jest, tak? I wydaje się, że to nie... Tylko jeden sprzedał, bo takie było zrozumienie, tak? I o co chodzi? Czyli na wystawie jest kilka takich przedmiotów, znaczy jest postać Buddy, który jest jednocześnie materialny i niematerialny. I ta, ja uczę się ze swoich obrazów. Nie jestem na tyle inteligentny, żeby wymyślić namalowanie obrazu, tylko czekam, aż przyjdzie rodzaj światła i maluję to, co... A dopiero później wyciągam konsekwencje. Także zupełnie inaczej się mówi o malarstwie niż ja widzę na przykład. I tu mi się nie zgadza, że jest historia sztuki na przykład, która ma swój ciąg, jedno wynika z drugiego, to bym się zgodził. I też moje malarstwo, czyli ja nie wiem, czyje to jest malarstwo, bo jak mówię, to nie jestem malarzem, tylko jestem opowiadającym historię. No. I dziękuję za przybycie przyjaciół tutaj z całej Polski, z Lublina, z Kępna, z Pionek, no, Zbyszek i jeszcze Zbyszek, który też był pomysłodawcą tej wystawy poniekąd, to on jako wizjoner, też Zbyszek Belowski jako wizjoner, to jakby sobie najpierw ma jakąś koncepcję i ona się po prostu realizuje i wtedy on jest szczęśliwy. Każdy z nas dokładnie żyje tym samym. Mamy jakiś pomysł na domek. I nagle ten, kiedyś to domy powodowały, że ludzie umierali, bo nie było materiałów, trzeba było coś załatwić na boku. A teraz jest niby łatwiej, ale ludzie też mają taki pomysł, żeby zbudować dom. Ale jak jest ten pomysł przerośnięty, ten dom jest za duży, to zamiast nam służyć, staje się naszą gehenną. Wszystko jest powiązane ze wszystkim. Każdy z nas nie ma rozdzielności pomiędzy nami stojącymi tutaj na sali i krańcem wszechświata. I to są też wiadomości, którymi powinniśmy się dzielić, bo to są bardzo istotne rzeczy i naszym dzieciom powinniśmy o tym powiedzieć, że nie ma ty i ty, tylko wszyscy uczestniczymy w takim teatrum jak życie i widzimy ledwie tylko szczępy rzeczywistości, bo to są pozorne obrazy, bo światło, które wpada, nasze oczy widzą inaczej, każdy widzi inaczej, jeszcze mózg odwraca obraz. Dostajemy tylko 5% światła widzialnego. Nie widzimy podczerwieni, ultrafioletu. Właściwie to widzimy tyle, żeby przetrwać i przeżyć. Po to nas oszukuje mózg. Także pozory rzeczywistości, w której żyjemy, są wstrząsające. Na wystawie jest sala, gdzie pojawia się postać, której nie ma. Oficjalnie nauka nie potwierdza obecności ciał astralnych. A ja widziałem. Tylko proszę nie powtarzać, bo później będę miał kłopoty. Żona nawet mówiła, żebym nie mówił o takich rzeczach w pewnym momencie, żeby nie uznali mnie za wariata. Ale są rzeczy, które nie mieszczą się w naszych wyobraźni, tylko
jakieś zakłócenia mogą powodować, że nagle Van Gogh widział to coś. Albo ja widziałem tą postać, której nie widział ten kolega, z którym byłem w pomieszczeniu. Wszystko jest inne i nasze otwarte serca, ciała, świadomość powoduje, że widzimy więcej i możemy się uczyć od innych. I ten świat przecież jest bardzo kruchy. Tadeusz Kantor powiedział piękne zdanie, wszystko wisi na włosku. Cała rzeczywistość wisi na włosku i nasze ciała się rozpadają, a mimo to jesteśmy nieśmiertelni. Boże, jak to? Dlaczego nie mówią o tym w kościołach? Bo nie wiedzą, bo ich to nie interesuje. Nieśmiertelność nie polega na tym, że będziemy tutaj wiecznie żyć i nażerać się, bo podobno każdy człowiek w ciągu życia zjada gdzieś koło 25 ton pożywienia, tak? Nie polega to na tym, żeby się najeść, tylko żeby mamy czas, żeby zrozumieć, w czym uczestniczymy. I od tego jest to malarstwo, żeby zrozumieć. To jest jeden ze sposobów zrozumienia. Może niedoskonały, może trudny, ale możliwy. I jeśli, wyobraźmy sobie, jeśli atomy, z których zbudowana jest cała materia, są wieczne i nieśmiertelne. I nie można młotkiem zabić elektronu, tak? A, to jeszcze przygotowałem taki mały performance. Tak. Napięcie rosło. Bo to jest dowód twardy, naukowy, na istnienie, z czego powstała materia we wszechświecie. NASA z teleskopu Hubble'a zrobiła zdjęcie 15 lat temu mikrofalowego promieniowania tła. To jest takie zdjęcie wszechświata sprzed 17 miliardów lat. Czyli tam coś powstało, domniemany wybuch, nie wiadomo czy jeden, czy kilka. I nagle to światło do nas teraz dolatuje sprzed 17 miliardów lat. I z tego, co tam powstało, jest zbudowana cała materia. I to jest niesamowite, bo na początku 360 milionów lat od domniemanego wybuchu był tylko wodór i hel. I jeśli wodór i hel był tylko na początku i całe wszystkie atomowe cząstki powstały tam i powstała tablica Mendelejewa, wszystkie związki chemiczne i nasze ciała powstały na bazie wodoru i helu, to jest prosty, to dlaczego mikroświat w naszych organizmach jest z niczego zbudowany, bo tam to powstało tylko na bazie wodoru i helu. Także to są ważne rzeczy, o których mówi nauka, ale nie potrafi ich wyciągnąć, bo jest tyle informacji, że dezorientacja. Generalnie mamy źródła informacji, komputery, a nie mamy prawdziwej informacji, bo ktoś musi ją pozyskać albo my musimy indywidualnie szukać. I wtedy nawet możemy dotrzeć do zdjęcia, tylko niebieskie wodór, hel niebieskie, pomarańczowy wodór. Z tego powstaliśmy. I już ten fakt powinien zmienić nasze życie. Nie ma żadnej śmiertelności, chociaż ciała obumierają. Jednocześnie wszystko się dokonuje. Codziennie umierają nasze ciała. Wszyscy wiemy o tym i nie mówi się o tym tak za bardzo. Umierają, bo obumierają komórki, miliardy komórek w mózgu, całym ciele, na skórek i rodzą się nowe. Czyli w czym uczestniczymy tak naprawdę? I prawdopodobnie można do tego czasami dotrzeć, oglądając wystawy, ale nie każdą wystawę. A tom szczególnie. Tak, a tom szczególnie. Słuchajcie, Mariusz, teraz jeszcze. Ja się nie pchałem, Piotrek mnie ja wywołał. Przez kilka dni, robiąc tutaj wystawę, myślałem, że będę miał sporo do powiedzenia, ale wczoraj sobie tutaj posiedzieliśmy na kanapie i zrobiliśmy pewną rozmowę. Dzisiaj Adam i jego wykład również wymieszały mi trochę w głowie. Poza tym jeszcze jest taka sytuacja, że na ogół publiczność liczy na to, że to ja będę ją dożynał na wernisażu, więc po tym wszystkim, co już przeżyliśmy ja dzisiaj, już więcej nie będę mówił. Piotr, tak, kocham. Dzięki, Mariusz. Zapraszam na wystawę. Kobiety czy żony? Kwiaty dla żony. Kwiaty dla żony, tak.
że to wytrzymuje wszystko. No tak. Dziękuję za przybycie jeszcze raz wszystkim. No. No, no. Proszę Państwa, zapraszamy na wystawę. Piotr jest do Państwa dyspozycji i naprawdę spodziewajcie się tam tej wielowymiarowości i różnych niespodziewanych atrakcji. No, nawet góralska, prawie góralska muzyka. Prawie. Potem Fryderyk Lutyński zrobił muzykę w pierwszej sali z Nasze myśli realizują się w życiu. Zaczynamy. I tak naprawdę jest. Pomyśleliśmy i się zrealizowało. Tak jest. Mamy twarde dowody naukowe. Sali. Tak. Pierwsza sala. Pierwsza sala. Potem pierwsza sala myśli realizują się w życiu, sala Buddy, potem duchy i ciała astralne, film o góralu, którego życie zmieniło się, odkąd poznaliśmy się. Góral przyznał mi się na planie filmowym, że nigdy nie był nad morzem i nigdy nie był z kobietą i zorganizowałem wyprawę. On miał 60. No i zorganizowaliśmy, żeby zmienić jego życie i zobaczył wodę. Tak, i jeszcze morze. Trzeba dodać, że starym samochodem, autobusem, autobusem, który tu kiedyś stał i koncerty były, zawieźli górala. Można tańczyć. Można tańczyć. Zapraszamy Państwa. Piotr do Państwa dyspozycji. To jest muzyka zespołu Rdzeń 66. Z Adamem gramy w zespole ze Zbyszkiem Liberą, z Adamem Drzepeckim, z Fryderykiem Lutyńskim, z Grzegorzem Kosowskim. No i... No, jeszcze o tym wymiarze muzycznym nie wiedziałem, a to już się wszystko zrodziło. No, zapraszam tutaj. Jeszcze raz Zbysiowi dziękuję też serdecznie. Zapraszamy Państwa na wystawę. Gratuluję, gratuluję. No, jeszcze raz dzięki. No. Oh, yeah.